idąc za mrożkiem, dwa słowa, dzień dobry. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Szczególnie serdecznie witam dyrektorów, nauczycieli, no i tych najmłodszych, czyli uczniów, przedszkolaków, którzy mimo swojego młodego wieku rozumieją, co to znaczy środowisko, co to znaczy dbałość o środowisko. To jest niezwykła rzecz, że zbierając makulaturę, podnosząc śmieci i patrząc na otoczenie, widzimy, że to nie chodzi o ten jeden ruch, o ten jeden gest. To chodzi tak naprawdę o przyszłość, w jakim środowisku będziemy żyli, będziemy mieszkali. Mamy kilka liczb na temat naszej akcji. To są takie wybrane przez nas cyferki, aby Wam pokazać skalę tego, co udało nam się razem zrobić. Ponad 10 różnych kanałów informacyjnych. Było nas dużo w telewizji, prowadziliśmy warsztaty, było mnóstwo artykułów, były animacje, były warsztaty, były gra miejska, tu witam widzę uczestników, poznaję Was gdzieś nawet i tak dalej, i tak dalej. I była spot edukacyjny, także bardzo dużo się działo. Ponad 200 tysięcy użytkowników portali społecznościowych wzięło udział w naszej akcji, komentowali, pisali, lajkowali, jak to się teraz mówi. Ponad 60 minut programów telewizyjnych, były dwa długie programy i kilka mniejszych, także też cała Polska dzięki Wam się uczyła, bo z kamerą w Krakowie byliśmy i w podkrakowskich Wadowicach, Papierni, a pokazywaliśmy program nie tylko w Krakowie, ale również w Wadowicach, ale w całej Polsce. Ponad 190 tysięcy wyświetleń spotu edukacyjnego mogli zobaczyć krakowianie w środkach masowego transportu, w tramwajach, autobusach. Spot Wam pokażemy, może widzieliście. 330 ton kartoników w tej chwili już dzięki MPO zebraliśmy i te kartoniki dostały się już do recyklingów. Cześć, nazywam się Piotrek Bolanowski, gram na klawisze w zespole Recycling Band. Zespół nazywa się dlatego, że gramy po części na instrumentach zrobionych ze śmieci i mieszamy to razem z elektroniką. W skład zespołu wchodzi dużo instrumentów zrobionych właśnie przerobionych albo całkowicie zrobionych z odpadów. Jest to na przykład butlo gitara, butlo bas, odpadowa perkusja. Od razu zaznaczę tutaj, że te gitary właśnie składają się z 19-litrowej butli po wodzie mineralnej, oprócz tego deska z ławki jest do tego, szprychy naciągnięte rowerowe, z kolei odpadowa perkusja składa się m.in. z kosza na liście, werbel też został przygotowany własnoręczną drogą, też butle 19-litrowe jako tomy, no także jest tych elementów dosyć sporo ciekawych. Koncert był bardzo fajny. Nie wiem, no fajnie było, ale trochę za głośno. A możecie powiedzieć, jaki zespół grał? Recycling Band. Było to bardzo fajne i pomysłowe, że zrobili instrumenty z śmieci. Ale jaki instrument Wam się najbardziej podobał? Gitara. Gitara? Gitara.